10 chińskich kopii europejskich zabytków. No nie upomujmy się, Chińczycy znają się na trzech rzeczach. Na niewolnictwie, roznoszeniu wirusa i tanim kopiowaniu oryginału. Tak też jest w przypadku budowli. Posłuchajcie. Hallstatt. Hallstatt to górska gmina położona w Austrii, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2012 roku świata obiegła wiadomość o uroczystym otwarciu kopii gminy w miejscowości Hishu w Chinach. Budowa kosztowała 940 milionów dolarów i trwała zaledwie rok. W Austrii wybuchł skandal, gdyż nikt nie zadał sobie trudu, aby zapytać, czy mieszkańcy oryginalnego Hallstatt mają coś przeciwko kopiowaniu ich miasta. Chińczycy zadbali o wiele szczegółów, otworzyli nawet jezioro, co prawda 50 razy mniejsze, ale i tak dowodzi to ogromnego rozmachu podczas budowy. Manhattan, najmniejszy, a zarazem najgęściej zaludniony okręg Nowego Jorku, położony na wyspie o tej samej nazwie. Znajdują się na nim zarówno liczne atrakcje turystyczne, jak i centrum finansowe Wall Street. Manhattan jest najdroższą dzielnicą Nowego Jorku. W 2019 roku zamieszkiwało go ponad 1,5 miliona osób. Są wśród nich zarówno bogaci biznesmeni, bankierzy, maklerzy, giełdowi, jak i część nowojorskiej bohemy artystycznej. W szczytowym okresie wpływu imigrantów wyspę zamieszkiwało blisko 3 miliony osób. Pod budowę w Chinach Manhattanu wybrano odpowiedni teren nad rzeką Hai. Dzielnica luksusowych drapaczy chmur wyrasta stopniowo w Tainin, 180 km od Pekina. Odwzorowanie jest dość dokładne i w chińskiej kopii znaleźć można sławne wieżowce ze Rockefeller Center i wieżami World Trade Center. Gdy zostanie ukończona, będzie mogła śmiało konkurować ze sławnym pierwowzorem. Będzie to największe centrum finansowe na świecie. Paryż, stolica i największe miasto Francji, położone w centrum basenu paryskiego nad Sekwaną. W 2018 roku Paryż odwiedziło 18 milionów turystów z całego świata. Było to trzecie najczęściej odwiedzane miejsce na świecie, zaraz po Bangkoku i Londynie. Otóż w Chinach znajduje się miasto Tinduheng. Tinduheng zostało zbudowane na wzór Paryża z własną 354-metrową repliką wieży Eiffla. Miasto otwarto z wielką pompą w 2007 roku, ale nie udało się go zasiedlić i teraz jest miastem duchów. Najczęstszą podawaną przyczyną tego stanu rzeczy jest podobno niekorzystne położenie. Zarośnięte ogrody, w tym teren pod słynną wieżą, zostały przejęte przez nielicznych mieszkańców do uprawiania warzyw. Wenecja. Miasto i gmina na północy Włoch nad Adriatykiem. Stolica regionu Wenecja Eugenejska. Ludność Wenecji w granicach administracyjnych wynosi około 260 tysięcy mieszkańców, z czego większość mieszka na lądzie stałym, a historyczne centrum zamieszkuje niecałe 60 tysięcy. Przez ponad 1000 lat miasto było stolicą niezależnej Republiki Wenecji, która była jedną z morskich handlowych potęg Morza Śródziemnego. Z okresu największego rozkwitu Republiki pochodzą liczne zabytki miasta, których bogactwo i forma decyduje o pierwszorzędnym znaczeniu Wenecji jako środka turystyki nie tylko w skali Włoch, ale też w skali ogólnoświatowej. Zabytki te, tworząc unikatowy zespół urbanistyczny miasta, kanałów i mostów, stanowią o uznaniu Wenecji za jedną z najcenniejszych pozycji na liście światowego dziedzictwa ludzkości. Replika słynnego włoskiego miasta, jednego z uważanych za najpiękniejsze na świecie, najbardziej romantyczne, została odtworzona w 2014 roku w Dalian w północno-wschodnich Chinach. Jak w przypadku wszystkich podobnych kopii, także Wenecja wbudowana została z rozmachem. Nad urokliwymi kanałami stoją drobne kamieniczki w europejskim stylu. Dbałość o detale jest tak dokładna, że nawet gondolierzy ubrani są w tradycyjne włoskie stroje. Deweloperzy twierdzą, że transport wodny jest doskonałą alternatywą dla samochodowego. Pozwala zdecydowanie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń powietrza w mieście. Taki jest oficjalnie podawany powód budowy repliki. Ciekawe, czy smród też odtworzyli, chociaż w sumie to Chiny, więc nie muszą. Thames Town. Urocze wąskie uliczki, zabudowane kamienicami, czerwone budki telefoniczne, zabytkowe kościoły. Patrząc na latarnie czy krajobrazy ulicy, można pomyśleć, że znajduje się w niewielkim, starym, angielskim miasteczku. Tymczasem Thames Town nie leży wcale w Anglii, tylko niedaleko Szanghaju.
Replika została ukończona w 2006 roku, ale pozostaje niezamieszkana. Ma ponoć jedną funkcję. Służy jako tło dla fotografii ślubnych w angielskim stylu. Nie ma to jak najpierw pozbawić niepodległości Tybet, później zaatakować Tajwan, a na koniec walnąć angielskie miasteczko, żeby robić fajne foty. Super. Stonehenge, jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epoki neolitu i brązu. Kromlech ten położony jest w odległości 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii. Najprawdopodobniej związany jest z kultem księżyca i słońca. Księżyc mógł symbolizować tutaj kobietę, słońce mężczyznę. Składa się z wałów ziemnych otoczonych dużym zespołem stojących kamieni. Obiekt od 1986 roku jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecny wygląd zabytku jest wynikiem prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych wykonanych w XX wieku. Jako że historia Chin po II wojnie światowej związana jest jedynie z niewolnictwem dzieci w fabrykach pracy, gdzie robi się iPhony, to trzeba tę kulturę trochę podkreślić z innych państw. I tak też zrobiono w mieście Hefei. W Hefei można mieszkać tuż przy Stonehenge. Replika monumentu została ustawiona jako element dekoracyjny osiedla mieszkaniowego. Ciekawe, czy stawiały go zniewolone dzieci za miskę ryżu. Łuk triumfalny, monumentalny pomnik w formie łuku triumfalnego stojący na placu de Gaulle w Paryżu, znajduje się w 8 dzielnicy na zachodnim skraju Pól Elizejskich. Jest to ważny element architektury Paryża, stanowiący zakończenie perspektywy Pól Elizejskich. Łuk został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku dla uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w czasie wojen rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Huaxi. Jest to określenie dla najbogatszej wioski w Chinach. Znajduje się tam wiele kopii znanych europejskich zabytków, w tym francuski łuk triumfalny. O ile sama replika jest dość podobna, to otoczenie w niczym nie przypomina placu Charlesa de Gaulle'a. Jeden łuk triumfalny to oczywiście zbyt mało dla narodu chińskiego. Kolejny można znaleźć w Shengdang, w północno-wschodnich Chinach. Mają też jeden w Pekinie. Postawiono go przy jednym ze supermarketów francuskiej sieci Carrefour. Moai. Rodzaj posągów wykonanych przez mieszkańców Wyspy Wielkanocnej z tufu wulkanicznego. Rzeźby są monolityczne, niektóre ważą ponad 18 ton i mają ponad 6 metrów wysokości. Największy z Moai, tak zwany Paro, miał około 10 metrów wysokości i ważył 75 ton. Znaleziono niedokończoną figurę o wysokości 21 metrów i wadze około 270 ton. Jest koncepcja, że Moai były transportowane w pozycji pionowej dzięki wykorzystaniu specyficznego kształtu i umiejscowieniu środka ciężkości. Do takiego transportu wystarczają tylko liny i niepotrzebne jest drewno. W każdym razie historia Moai jest bardzo zagadkowa. Jednakże Chińczycy, dokładnie ludzie z Pekinu, zrobili repliki kolosów Moai. Ozdobiły deptak w jednej z dzielnic biznesowej chińskiej stolicy. Koloseum. Amfiteatr w Rzymie, wzniesiony w latach 70-72 do 80 naszej ery przez Tytusa, cesarza z dynastii Flawiuszów. Odbywały się w nim m.in. walki gladiatorów, polowania na dzikie zwierzęta czy różne pokazy. Tradycja mówi, iż w Koloseum mordowano chrześcijan, co upamiętniono krzyżem wewnątrz budowli. Od połowy XVIII wieku Koloseum jest otoczone opieką jako miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan. Wcześniej pozyskiwano z nich bloki kamienne jako materiał budowlany. Nazwa Koloseum została nadana we wczesnym średniowieczu od znajdującego się w pobliżu budowli ogromnemu posągu Nerona, przedstawionego jako Helios. Część kopiowanych budynków posiada użyteczne funkcje i przykładem jest właśnie Koloseum, w którym Chińczycy zrobili centrum handlowe. Centrum otwarto w 2005 roku po 5 latach budowy i zainwestowaniu około 2 milionów. Rozciąga się na powierzchni ponad 100 tysięcy m2 i posiada ponad 100 sklepów i restauracji.
Na przykład w Barcelonie jest dawna arena do Corridy i Katalończycy, by odciąć ją od hiszpańskiej kultury, przerobili je na centrum handlowe. Spoko. Chińczycy, jako że własnej kultury nie posiadają, kto zna historię, ten wie, że po 1945 roku prawdziwi Chińczycy zostali wygonieni na Tajwan, a w tych Chinach właściwych władze przejęli komuniści, którzy wyrzekli się kultury chińskiej. Także jeśli się własnej kultury nie posiada, to się ją kradnie. Krzywa wieża w Pizie. Wypowiedziałem wyraźnie, żeby mi przypadkiem YouTube filmu nie zdjął. Jedna z najbardziej znanych budowli na świecie, odwiedzana rocznie przez około 10 milionów turystów, symbol miasta Pizy. W Szanghaju, pośród wielu replik, można znaleźć także krzywą wieżę. Jest to niezwykła budowla znana ze swojej niedoskonałości. Sławne pochylenie wynika ze zapadnięcia się fundamentów. Chińscy architekci i inżynierowie rozwiązali to odrobinę inaczej, montując wieżę na linach bezpieczeństwa. Tak, serio, chińska wieża w Pizie w Szanghaju wisi na linach. To jest w sumie ciekawe, że jeśli na przykład dokona się plagiatu piosenki albo filmu, to jest blokowane i ścigane i można na tym nieźle zarobić. Z kolei tacy Chińczycy podrabiają i kopiują wszystko i absolutnie nic się im nie robi. Wiecie dlaczego? Kasa. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i nie zostanie zdjęty za szerzenie nienawiści. A już miałem taką sytuację za skrytykowanie Chińczyków za niewolnicze praktyki, które tam się dokonują w ich obozach. No cóż, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie oraz dajcie znać, o czym chcielibyście następny odcinek. Zapraszam Was również na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Świadoma Historia. Trzymajcie się. Cześć.